oceniłeś najbardziej przebiegu meczu i tego wyniku, który dzisiaj tutaj zaistniał? No, wynik nie jest dla nas jakiś taki korzystny i zadowalający. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, straciliśmy chyba kolejnego zawodnika na szarym scenariuszu. Nie wiem jeszcze na ile i czy na pewno, ale takie są gdzieś tam słuchy. No i tyle. Tyle tutaj. Także to jakaś tak fajna walka. Warunki torowe dosyć trudne, wymagające. Dla mnie razy dwa, razy trzy, no bo nie jestem gdzieś tam w 100% formie. Dałem z siebie 100%. Uważam, że odjechałem bardzo dobre zawody. No ale nie starczyło tutaj punktów moich kolegów, także musimy pogratulować drużynie gorzowskiej. A szczęście trochę było po ich stronie, no i wyłożą za punkty z Zielonej Góry. Zgoda, że pan pojechał świetny mecz, natomiast tak jakby się, nie wiem czy to dobrze powiedziałem, rozpędzał się pan, natomiast początek taki miał pan, miało się wrażenie lekko niepewny, potem natomiast już było mocne uderzenie. Też pan tak z niepewnością wyszedł na te pierwsze biegi? Czy tylko tak wyglądało? Co tu panu powiedzieć? Prawdę. Prawdę? No takie pytanie to nie mam odpowiedzi, szczerze mówiąc. Jechał pan motocyklem żużlowym po złamaniu obojczyka, po operacji? Nie. Nie jechał pan. No właśnie. Nie, to nie są żadne pretensje, chciałem zapytać, ale, jak to z pańskiego ale ja wcale nie jestem nerwowy, po prostu warunki torowe były trudne, gdzieś tam nie byłem dopasowany na początku. I tutaj zdrowie mam jedno i gdzieś tam nie czułem się pewnie, dlatego tam gdzieś tak było jak było. Od kontuzji żadnego meczu nie jechałem, tylko raczej szpital i zabiegi. Także potrzebowałem też trochę takiego i trafienia z ustawieniami, to jest raz, bo tor był naprawdę zdecydowanie inny niż zawsze i mam nadzieję, że takiego toru nie będziemy mieli. Dwa, no też dopasowany nie byłem idealnie, co jeszcze w połączeniu z kontuzją i z dużym bólem powodowało, że nie byłem pewny, ale później żeśmy zrobili korekty tutaj z moim teamem, perfekcyjne i do końca zawodów po drugim wyścigu jechałem praktycznie bezbłędnie, także no nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. No szkoda, że mówię, tych punktów nie starczyło moich kolegów i moich do tego, abyśmy wyjeździli dwa duże punkty dzisiaj. Jak tak prawdę mówimy, Piotr, to nie spodziewałeś się takiego toru. Miało być trochę inaczej, przynajmniej takie założenia były pewnie, bo tutaj te kolejny, w które wielu zawodników wjeżdżało, było niebezpiecznie momentami. No to nie było oczywiście celowe zrobienie takich toru, przynajmniej takie mam nadzieję, bo po pierwsze ja nie jestem w 100% w idealnej kondycji fizycznej. Szczęście jest takie, że ja na tym motocyklu naprawdę czuję się bardzo dobrze. Gorzej jest jakby później po jeździe. No ale to tak jakiś fikus wyszedł, nie wiem, pogodowy, gdzieś tam jakiś błąd w sztuce musiał być, bo oba łuki z dużymi kolejnami, czy po jednej kolejnie, ale od wejścia do wyjścia, także to nie był tor. No ale to mówię, tor był równy dla wszystkich, prawda? Ale był niebezpieczny, a szczęście, no nie wszyscy mieli szczęście, ale jakoś tak dojechaliśmy do końca. Tu ręce podałem, jak bez Doyla do Tarnowa, nie wsiąść i walczyć, tylko to zaraz się okaże, że nie ma kim, prawda? No dzisiaj akurat taka kolejka, że wyniki chyba są sprawą jakby drugorzędną. Kolega z toru walczy o życie i to jest jakby najważniejsze, aby z tej walki wyszedł zwycięsko. Staje chyba tylko modlić się o zdrowie. A jak będzie, zobaczymy. No, trzymamy kciuki za Jasona. Jestem tam po rozmowach z jego mechanikami. Też tutaj prosili mnie o jakąś taką pomoc, trochę może gdzieś tam w medyczną. No zobaczymy, jak to tam dalej się potoczy. Będę w kontakcie z jego mechanikami i coś tam, jeśli będę mógł, jeśli będzie im potrzebna pomoc, bo gdzieś tam mam szlaki przetarte, to chętnie pomogę oczywiście, no ale oby takiej pomocy nie potrzebował, ale mam obawy, że coś tam do końca, bo widziałem ten jego wypadek, a no bez szwanku może się nie obyć. A pan ile jeszcze czasu potrzebuje, żeby doprowadzić siebie do porządku, bo pan dzisiaj awaryjnie startuje?
A kiedy tam? No, awaryjnie to będę startował przez 3 tygodnie. I tylko też się modlić, aby gdzieś nie było sytuacji takiej, no, które się mogą wydarzyć podczas zawodów. Na szczęście ja podczas jazdy nie myślę, muszę się oszczędzać, także do Szwecji absolutnie nie jestem w stanie, aby pojechać. Będę chciał jakoś się poskładać do tego piątku, tym bardziej jakoś tutaj ławki zapasowych zawodników to ja nie widzę w Falobazie. Także no, jest jak jest, no zobaczymy. Ja, no to jest kwestia kilku tygodni, prawda? Kilku tygodni, a no myślę, że czas działa na moją korzyść też, także to się nie oszukujmy. Jeśli 10 dni po operacji robię 12 punktów w derbach, to myślę, że źle. Zamarliśmy po tym, jak pan leżał na torze w jednym z pierwszych wyścigów. Czy pan coś powie, jak pan to przeżył właściwie? No to jak leciałem, to tylko rękę do góry podnosiłem i się martwiłem o bocznik, a reszta była jakby sprawą drugorzędną. Oczywiście kciuk gdzieś dostał, ale tam kciuk przy tym wszystkim to jest tam pikoś. Słyszę opowieść o 15 biegu, jeżeli mogę poprosić, bo to był ten, którym jeszcze mieliśmy nadzieję na remis. No, to tak zawsze patrzymy finalnie na ostatnie wyścig, a gdzieś tam tych punktów pogubiliśmy dużo prędzej, także tutaj jedzie czwórka najlepszych zawodników w meczu. Pole pierwsze zdecydowanie najlepsze. Była opcja, żebym ja z niego pojechał, ale obawiałem się po rozmowie z trenerem, że ten bieg może być decydujący i gdzieś tam Patryk może lepiej niech zastartuje i już obejmie tą pierwszą pozycję, a ja gdzieś tam sobie może poradzę. Jednak gdzieś tam na tym starcie spadłem mocno z kolejny, przegrałem mocno start, no i robiłem wszystko, co mogłem. Minąłem jednego zawodnika, na drugiego niestety już zbrakło okrążeń. Ja mam pytanie, wiem, że pan nie lubi ogólnie odpowiadać na pytania o całą drużynę, natomiast nie ma pan wrażenia, że te starty na własnym torze to generalnie macie w tym sezonie nie najlepsze? Z czegoś to nie śledziłem tego, ale jakbyśmy spojrzeli przez pryzmat, i tu tak jak pan mówi, zajmę się sobą, przez pryzmat moich startów, to ja mam dużo lepsze starty niż te, co miałem, bo wygrywam starty, wygrywam wyścigi. Owszem, gdzieś tam może poprzepychać się troszeczkę trzeba, ale tutaj ja nie widzę, jeśli chodzi o... Nie śledziłem wszystkich wyścigów, no bo to jest oczywista rzecz, ale jeśli chodzi o moje starty, to kierunek obrałem dobry, bo startuję dużo lepiej, wygrywam dużo więcej startów niż w roku poprzednim i tutaj, jeśli chodzi o mnie, to jakichś tam problemów nie widzę. Czy mamy problemy? No nie, no przegraliśmy 2 punktami, ale też nie oszukujmy się, jechaliśmy też zawodnika swojego jednego z liderów. No i zbrakło gdzieś tam. Przy takiej wybranej drużynie, to mówię na konferencji, że no, Gorzów nie ma słabych punktów. A jednak się postawiliśmy. No, szkoda, bo było naprawdę blisko sensacji. Takie jest moje zdanie, no ale nie udało się.